No witam Was jeszcze raz serdecznie, praktycznie z tego samego miejsca, co z poprzednim odcinku. No ale cóż, pokażę Wam mniej więcej, bo jestem na pauzie. Pauzę kręcę. Tak, w takim fajnym miejscu, gdzie można sobie troszeczkę poćwiczyć. Plac zabaw CPN. No i ja. A odcinek ten... Chciałem, powiedzmy, zadedykować i skonsultować z Wami odnośnie pracodawca kontra chorobowe, bo to jest ciekawy temat. Widzicie, sytuacja jest taka. Po jakimś czasie każdy pracodawca przeważnie już nie mówi, tylko wysyła dokument do pracownika, w którym stwierdza jednoznacznie. A wiem, bo mam znajomych, którzy zostali w ten sposób potraktowani, czyli został zwolniony z pracy po ukończeniu chorobowego lub też w trakcie chorobowego. I uzasadnienie, bardzo krótkie i treściwe. Pracownik nie rokuje powrotu do zdrowia i do pracy. I takie pisemko się wysyła pracownikowi, pracownik jest zwolniony. A dlaczego o tym mówię? Widzicie, firma, w której ja pracuję, jest troszeczkę inna. No, chorowałem, powiedzmy teraz, jednym ciągiem od 10 grudnia do 10 kwietnia. Zobaczcie, pracodawca mój postawił samochód, czyli Scanie, która nie jeździła przez praktycznie cały okres mojego chorobowego. Raz kolega pojechał, znajomy, tą Scanią, a tylko dlatego, że popsuło mu się sprzęgło w drodze. No i musiał mieć auto na podmiankę. Jeżeli by nie to, to auto przez ten czas mojego chorobowego stałoby w miejscu, widzicie. Czyli firma kontra firma. I teraz zwróćmy uwagę na taką firmę, powiedzmy, jak świeżo przybyła pana Adriana Trakera Pakera. Jeżeli by mu tak pracownik przyszedł i zachorował i przez tam kilka miesięcy nie przyszedł do pracy, jak on by to sobie poradził? Widzicie, mój pracodawca jednak sobie z tym radził i samochód nie zarabiał przez tyle czasu, a koszty stałe od niego trzeba było opłacić. Więc ja po tylu latach jednak nie mam możliwości do narzekania, bo nikt mi w samochodzie nic nie grzebał, nie ruszał. Wszystko tak, jak powinno być, się odbyło. Nie dostałem świstka, że nie rokuję już powrotu do zdrowia i zajmowania takiego stanowiska w dalszym ciągu. Aczkolwiek nie wiedziałem, czy wrócę, czy nie wrócę, bo lekarze nie byli w stanie powiedzieć. Bo tak jak nadmieniałem, służba zdrowia jest dziwną instytucją. No dlaczego? No, nawet też powiem Wam, w sytuacji takiej, gdzie nie mogłem chodzić, musiałem sobie jechać kupić kulę. Przy czym jak je kupiłem, to dowiedziałem się u lekarza w rejestracji, że trzeba było złożyć dokumenty i dostałbym dotację na kulę, powiedzmy 50%. Za dwie kule zapłaciłem konkretnie 150 zł, a zapłaciłbym 75, ale musiałbym mieć skierowanie od ortopedy, czyli chirurga jakiegoś tam, który stwierdziłby jednoznacznie, że nie mogę chodzić, co było i tak stwierdzone. No latania, załatwiania, jak nie można, człowiek nie może chodzić, no to jak może to załatwić? Czyli osoby trzecie muszą być zamieszane w to, żeby człowiek mógł sobie pozwolić na to, żeby dostać jakąkolwiek dotację. Przy czym powiem tak, po przechorowaniu 5 miesięcy, nie może minąć 5 miesięcy, musi człowiek złożyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty, żeby dostać tak zwany zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 1500 zł. Dość śmieszna suma. Przełożę to w ten sposób, na taki język.
Każda moja recepta, którą realizowałem, to koszt wykupienia lekarstw był od 350 zł wzwyż. Przy czym zastrzyki, przy czym nie liczę już dojazdów, angażowania innych osób w to, żebym jednak mógł do tego lekarza dojechać, bo wiadomo, że no nie mogę, nie mogłem w pewnym momencie w ogóle jeździć. Całe szczęście, że akurat mam samochód w automacie jeden, który mi umożliwi później jednak jazdę, bo niestety lewa noga była całkowicie, powiedzmy, no niewładna. Brak siły w nodze, naciśnięcie na sprzęgło powodowało bardzo duży ból. Nie dało się po prostu jeździć. Ale wracamy do naszej firmy. Widzicie, firma moja Dangum nie zwolniła mnie. Samochód stał przez kilka miesięcy nieużywany. Szef nie robił mi żadnych iluzji, aluzji. Wręcz na odwrót, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, siąść i zarabiać od nowa te pieniążki, bo jeżeli ja będę zarabiał, to i on będzie zarabiał, widzicie. No i teraz ocena, tak jak ktoś tam napisał w komentarzach, że będę firmę, powiedzmy, reklamował. Tu nie ma czego reklamować. Po prostu albo firma jest prężna i może sobie pozwolić na to, żeby pracownikowi przytrzymać samochód, cały zestaw, żeby stał w miejscu, nie jeździł, albo nie. Bo widzicie, w tej firmie jest w ten sposób urządzone, że każdy, kto dostanie samochód na stan, on go ma. Nie ma później jakichś, o, bo ja zrobiłem to, a kto inny pojechał, popsuł to. Nie ma. Po prostu, jak dbasz, tak masz. Albo wyjeżdżasz w trasę i wiesz, czym jedziesz i obracasz kółko, nieważne ile to jest kilometrów, czy 4000, czy 3. Robisz takie kółeczko, przyjeżdżasz na bazę. Jak nie dbasz, no na bazę niestety nie przyjedziesz. Tylko stoisz na drodze i czekasz na serwis, aż przyjedzie i zmontuje po prostu samochód w taki sposób, żebyś mógł na tą bazę wrócić. No wiadomo, że no w momencie, jak się rozsypie skrzynia czy tam sprzęgło, bo to też się zdarza, no to nie jest to zależne od kierowcy. Bywają przypadki takie, no ale mówimy o drobniejszych usterkach po prostu, które jak się używa na bieżąco, usuwa, to jednak się jeździ. Także jestem po części, powiedzmy, ucieszony, że nie musiałem szukać nowej pracy. Pracodawca zostawił wszystko tak, jak powinno być. Chylę czoła przed takim czymś, że po prostu pozwolił sobie na tyle czasu, żeby auto stało jednak. No nie każdy sobie na to może pozwolić, nie każda firma, bo no jednak no 4 miesiące to jest bardzo dużo czasu. Przy czym jeszcze w listopadzie byłem na chorobowym, bo to się zaczęło w listopadzie. Praktycznie też 20 dni chorowałem. Myślałem, że mi przejdzie. Wsiadłem w grudniu jeszcze, zrobiłem jeden kurs. Niestety ledwie przyjechałem na bazę. I już od grudnia moja kadencja się zakończyła. Od 10 grudnia się zakończyła jazda. No i od tego momentu pracodawca jednak nie zarabiał. Cóż mam więcej powiedzieć? No, powiem tylko tyle, że trafić na firmę, która jednak w miarę jakoś tam płaci i liczy się z pracownikiem w dzisiejszych czasach, w takim systemie, jak jest płatności w transporcie, to szukać ze świecą, no. Bo każdy patrzy, żeby cię, no, z planszy jednak wyeliminować. To, tak to nazwę, no, bo inaczej tego nie można nazwać. Dobrze, zachęcam was do oglądania mojego kanału, starych filmów oraz tych nowych, które będę nakręcał, bo miałem dużo czasu, jednak nie chodząc musiałem czymś ten czas zabić, więc oglądałem dużo filmików właśnie odnośnie firm. Akurat sobie tak pozwolę nadmienić, bo myślę, że to nie jest nic złego. Trackera, Packera, powiedzmy Wojdyłę, powiedzmy innych jeszcze, którzy prowadzą transport. Jak to się przekłada, bo powiedzmy Wojtyła, on już prowadzi transport długo i też doszedł do pewnych wniosków. To, co kiedyś mówiłem w innych filmikach, u niego to się też ziściło, ale to na następny odcinek. Także tak to wygląda. Zapraszam do oglądania
bo skomentujcie, ja też będę teraz komentował troszeczkę właśnie te firmy, bo każdy zarzucał, że jak to jest, że innym się opłaci, mnie się nie opłaciło. To jest tak, jeżeli jest pewna pula pieniędzy i leżą pieniążki, jeżeli się na niej nie dokłada pieniędzy, to na pierwszej czy później ona się stopi. Dobrze, to by było na tyle. Serdecznie zapraszam do oglądania i pozdrawiam wszystkich.